Gwiazda dziewczyn z Dubaju prawie na ściance wpadka. Wyglądała bosko. Paulina Gałązka zyskała większą popularność za sprawą produkcji Dziewczyny z Dubaju, w której zagrała główną rolę. Pomimo iż film odniósł spory sukces, aktorka nie została naczelną bywalczynią salonów ani bohaterką kolorowych czasopism. Co więcej, bardzo strzeże swojej prywatności, kreując swój wizerunek jedynie przez pryzmat zawodowych aktywności. Właśnie z tej okazji pojawiła się 3 stycznia na branżowej imprezie. Wyglądała zjawiskowo. Paulina Gałązka promuje nowy film Na Twoim Miejscu. Wciela się w nim w główną postać, która pozostaje w rozpadającym się małżeństwie. Zanim widzowie będą mogli poznać bliżej stworzoną na potrzeby filmu postać i podziwiać aktorskie zdolności Gałązki, mogą obserwować, jak po raz kolejny olśniewa w blasku fleszy. Na uroczystą premierę, która odbyła się w jednym z warszawskich kin, gwiazda wybrała miętową sukienkę z licznymi marszczeniami. Zrezygnowała z głębokiego dekoltu, ale na ściance grała nogą niczym Angelina Jolie na rozdaniu Oscarów 2012 roku. I choć trzeba przyznać, że Paulina prezentowała się świetnie, wybór tej kreacji był nieco ryzykowny. Jeden szerszy krok i światło dzienne mogła ujrzeć jej bielizna. Myślicie, że aktorka miała obawy, że zaliczy tego wieczoru wpadkę? Biorąc pod uwagę fakt, że na planie Dziewczyn z Dubaju musiała odgrywać bardzo odważne role, być może nie miałaby z tego rodzaju wtopą żadnych problemów. Poza tym nie byłaby jedyną gwiazdą, której fotoreporterzy staliby się posiadaczami niezbyt korzystnych, a nawet kompromitujących zdjęć.